A dzień dobry, cześć, siemano, ze strony Steve'cio, a to jest Red Dead Redemption kurwa 2. Jeśli wam się odcinek spodoba, wiecie, łapeczka, subiki, te sprawy, a my sobie dzisiaj gramy. Brodacze. Nie dało się zrobić nic więcej. Fabułkę sobie pominiemy. No wiem, że na wózie kuźwa ciśnie. No to ciśniemy sobie. Musimy sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrywa, czy nie ma cacić na nagraniu. Wszystko zajebiście płynnie działa. Jeśli wam się oczywiście seria spodoba, łapeczka, subik i te sprawy. Lewy shift, aby jechać szybciej. No to zapierdalamy sobie. Po prostu księżyce nic nie widzę niestety. Prawie że. Lewy kontrol, żeby zwolnić. Spoko. Koni mi jak się rozejrzeć, a nie kuźwa. Tak szybko ciemno jest i w ogóle, ale zobaczymy w tą ładną grafikę, wszystko jak ten, jak kuźwa. I będziemy już w dalszych etapach gry. Wreszcie, Steve'cio może se... Zapytaj o... co się będzie odpierdalało, coś czuję. Światło w tunelu. To idzie. Morderca. Co
homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Dobra, no to idziemy rzucić okiem. Każdy się tylko koniem pośliznąć. No, ale w niego zakurwiłem. Są troszkę przestery na tym, na mikrofonie Wiza. To mikrofon przydałoby się tutaj troszkę bliżej, czekajcie, zmienię sobie ustawienie. Muszę mikrofon bliżej i sobie ściszę to. A on mi sam może jechać chyba. Nie, nie może. No, koniu, idź. Zapierdzielaj. No. A, myślałem, że on skręci, a to po prostu tam. Dobra. A ładnie pod tymi kopytami się ten śnieg układa, ja pierdolę. Znowu widziałem w Tomb Raiderze, ale to jest dopracowane episko. O nie, schodnik zrobię jest widoczny w lewym dolnym rogu ekranu. Okej, okay, ciebie jakiegoś rozpierducha. Z tego mi się zdaje, skoro schodnik zdrowia mi się pokazuje. To będzie tutaj coś się działo. No spoko, loko, maroko. Go zapierdala ziomek, elo. No ciśnij, ciśnij. Aha, tutaj mam wejść, dobra. To Arturze, iść na pozycję. No, dobra, schowałem się. There's a body in the way.
No, spoko. Łościna baletka. Skąd do mnie napierdalają? Naciśnij lewy. Naciskam lewy shift, kuźwa. Jeszcze klawisze trwałe mi się odpaliły, ja pierdolę. Idziemy sobie na górę. Tu jakieś łóżka. O, amunicja. Ciastko owsiane. Co my tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Pytanie. Puszka. Gotowana fasola. Jakieś kobita chyba mieszkała, czy takie... Zbierz. Czemu ty mam otwarty rekord? Szafkę możemy przeszukać. Dobra, chyba tutaj wszystko. Nie, nie wszystko. Dobra, idziemy do stodoły. Ja pierdolę się wydygałem. No to się napierdalamy. Czemu na F się ciula?
fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Uduś, oszcząć, uderz. Dusimy czy oszczędzamy? Siodła, o, ale mamy. Ponieś swój kapelusz. O, oczywiście. Dam się w górę skitrał. Co jest? Porażka. Jak porzucono na konia? Co jest? Nie, muszę przytrzymać, kurwa. Chodź, koniku, chodź. Że pani bezpieczna, ja mam nową dupę w stadzie. Dobra, no to wracamy. Taka westernowa muzyczka, tak. Hey, somebody's coming. Looks like the Dutch. Hey, everybody, jump.
scum, they feed us to it. We found in there. There is more about, apparently. Captain Crane. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of turkeys? Maga kina, kurwa. Been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur. How you doing? Zajebiście. Just fine, Abigail. You? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're all rather pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Nie mamy tych kurwa rowerów. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never look back. He wouldn't leave. Not like that. Śnieżyca, śnieg pada, drzewka zasypane śniegiem. Somebody left. That way. Sure, well, come on then. Dobra, mordki, jeśli wam się odcinek spodobał, łapeczka, subik i te sprawy, jeśli jesteście nowi na kanale. I do następnego odcinka. Cześć i bajo.